Proszę Państwa, przejdziemy do procedowania druku numer 3. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Janusza Węcława o zreferowanie. Opiniuję się pozytywnie ustanowieniem na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Obrony Krakowskiej prawa użytkowania 143 tysięcznych części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działką nr 21 obręb 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na osiedlu sportowym 25A stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków z przeznaczeniem na działalność statutową. Podobną uchwałę rozgraniczającą teren zajmowany dotychczas przez harcerzy, żeśmy parę miesięcy temu głosowali. Tu jeszcze jest dodatkowo uzasadnienie, że działka ewidencyjna nr 21 położona w obrębie 21 do dnia 23 stycznia przyszłego roku pozostanie w użytkowaniu Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Krakowskiej w 143 tysięcznych częściach. Obecnie ZHP wystąpiła o ustanowienie prawa użytkowania na przedmiotowej nieruchomości na kolejne 10 lat, uzasadniając, że budynek znajduje się na wyżej wymienionej działce, stanowi siedzibę kupca ZHP Kraków Nowa Huta i umożliwia realizację zadań statutowych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 3. Proszę Państwa, druk nr 4. Bardzo proszę również Pana Przewodniczącego Wiesława. Opiniuje się pozytywnie zbycie działki nr 196/3 o powierzchni 0,318 hektara położonej w Krakowie przy ulicy Zbyszka Bogdańca, obręb 58 jednostki ewidencyjna Nowa Huta celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 196/2 o powierzchni 0,286 hektara. Uzasadnienie. Wielokrotnie byśmy tu na sali głosowali podobne uchwały, które dokładają do istniejącej posesji jakiś teren. Tutaj jest ciutkę inna sytuacja, że teren ciutkę większy jest dokładany do terenu nieco mniejszego, czyli do dwóch, niecałych trzech arów dokładany jest teren na powierzchni nieco ponad trzech arów. Wyjaśniamy sprawę i kwestia jest taka, że teren, który ma być zakupiony przez właścicieli działki tej mniejszej, on od wielu lat jest użytkowany przez nich i tam też jest postanowiony, już jest, istnieje garaż. Także niejako rzeczywiście dla uzgodnienia jednego porządku prawnego i żeby poprawić sposób funkcjonowania tej nieruchomości, taka uchwała na tak powinna być podjęta. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do drugiego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę nr 4.